jak ja przyszedłem na studia na pierwszym roku, była rozprawa sądowa dwóch kolegów, no starszych, oni już kończyli studia, którzy w jakimś liście napisali czarne chmury nad ZSP z powodu SZSP. No i ponieważ to była głośna sprawa, w związku z tym ja również poszedłem na tą rozprawę, co pokazało, że jakiś ruch opozycyjny, bo o tym się mówiło, że na wiosnę 1973 roku było utworzenie SZSP, czyli likwidacja takiego bezpartyjnego Zrzeszenia Studentów Polskich na Socjalistyczny Związek Studentów Polskich i że na KULU był zdecydowany opór przeciwko temu, tej zmianie, upolitycznieniu tego stowarzyszenia. Więc to było takie jedyne doświadczenie na pierwszym roku, a poza tym na pierwszym roku, mówię, ta fascynacja studiami, życiem studenckim właściwie przesłoniła mi wszystkie inne rzeczy. Natomiast Bogdan Borusewicz, który się też zjawił w duszpasterstwie i właściwie można powiedzieć, że takim prawdziwym inicjatorem tego kółka to był Bogdan Borusewicz, który stał się takim spiritus movens tych spotkań. On właściwie dokonał takiego doboru ludzi, którzy mogli na te spotkania przychodzić. I to były spotkania przede wszystkim z najnowszej historii. Ja pamiętam, robiłem na przykład referat na temat 56 roku, ale też dyskutowanie na temat różnych rzeczy, na przykład artykułu Kołakowskiego z kultury pod tytułem Tezy o nadziei i beznadziejności. Pamiętam, wtedy ukazał się książka Kornhausnera i Zagajskiego, Świat nieprzedstawiony, o sytuacji w polskiej literaturze i inne tego typu rzeczy. Dla mnie, ja miałem takie poczucie, że w gruncie rzeczy ta rzeczywistość jest zupełnie zasłonięta taką kurtyną i dzięki tym spotkaniom jak gdyby zaczynam rozszerzać tą kurtynę i wiedzieć tą rzeczywistość, jaka ona jest. Dlatego, że te doświadczenia, które były wyniesione z domu, były doświadczeniami jednostkowymi. Natomiast nie były doświadczeniami jak gdyby syntetyzowanymi. To były poszczególne informacje, które gdzieś tam do każdego docierały, ale nie było jak gdyby ogólnego obrazu. I dzięki tym spotkaniom można powiedzieć, nastąpiło jak gdyby takie uformowanie. Na tych spotkaniach również było, jedno było poświęcone, jak zachować się podczas śledztwa. Więc to nie były spotkania tylko czysto dyskusyjne, poznawcze, żeby poszerzyć swoją wiedzę, ale było z takim zamysłem, że z tego poznania ma wynikać jakaś działalność. Ja miałem takie trochę poczucie nawiązywania do tradycji filomackich, filareckich. Ruch obrony praw człowieka rozwija się bardzo dynamicznie do wiosny 1978 roku, kiedy doszło do konfliktu między Czumą i Moczulskim. I tutaj nastąpiło właściwie rozejście się na pewien okres moich dróg i gdańszczan. Przy czym, żeby była sprawa jasna, myśmy wchodzili do ruchu obrony praw człowieka już jako jakieś ukształtowane środowisko. To nie było tak, że my przystępowaliśmy do ruchu obrony praw człowieka jako poszczególne osoby, że ruch obrony praw człowieka był pierwszym jakimś takim punktem odniesienia, bo ja byłem aktywny wcześniej, a zwłaszcza gdańszczanie. Więc powstanie Bratniaka było w ramach ruchu obrony praw człowieka, ale było również aktem tworzenia takiego umacniania tożsamości tego środowiska. Nie w sensie konfliktowym do starych, ale w sensie jak gdyby poszerzenia czy wzmocnienia bogactwa ruchu obrony praw człowieka, które w roku akademickim 77-78 był okresem bardzo dynamicznego rozwoju, bo to były, mówię, te akcje zbierania podpisów, to były kluby swobodnej dyskusji, to były wydawanie opinii. Oprócz Bratniaka ukazywało się pismo Gospodarz. Na wiosnę, czy wczesną, czy jeszcze zimą 1978 roku w Lublinie nawiązał z nami kontakt Janusz Rożek, gdzie zaczęliśmy jeździć, żeby tworzyć środowisko chłopskie.
I to środowisko się zaczęło bardzo zresztą dynamicznie rozwijać i myślę, że kryzys w ruchu obrony praw człowieka niestety spowodował, że za wcześnie powołano Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, zresztą dlatego, że Rożek przyjechał do Warszawy, chciał kogoś, żeby przyjechał z ruchu obrony praw człowieka, ale wszyscy byli tak zaangażowani w ten konflikt, że nie mieli czasu, w związku z tym zaprosił Korowców. Korowcy jak zobaczyli, że jest tłum ludzi, no to od razu postanowili powołać Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, a na to jeszcze to środowisko nie było przygotowane. Jak przyszedł atak, to po prostu to się wszystko posypało.